Po raz drugi na Konińskim Bazarze zorganizowano jarmark smaków. Miejsce, gdzie organizowany jest jarmark, nie jest przypadkowe, ponieważ bazar w Koninie to miejsce, gdzie codziennie od samego rana przybywają mieszkańcy Konina i okolic. Tu właśnie można kupić zdrowe produkty bezpośrednio od producentów. Konin ma piękne targowisko z tradycją, w którym mamy bardzo stałych kupców. I potrawy regionalne i takie regionalne smaki są w tej chwili coraz bardziej modne. Jak widzimy po różnych państwach, do których jeździmy, czy po Hiszpanii, czy po Włoszech, targowiska stają się takim miejscem spotkań i takim miejscem, w którym można i kupić produkty, i zjeść produkty, prawda? Takie regionalne. I mi się wydaje, że jest duża przyszłość przed targowiskiem pod takim kątem, że ono będzie cały czas modne. Pomysł na zorganizowanie jarmarku smaków w Koninie to strzał w dziesiątkę, sądząc po tłumnie gromadzących się mieszkańcach przy stoiskach. Zresztą nie ma się co dziwić, zewsząd unosił się zapach pysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Przygotowaliśmy tradycyjny bigos z kapusty kiszonej, z białej kapusty. Przygotowaliśmy pierogi, kluski śląskie, utko, tradycyjne polskie utko. Przygotowaliśmy placuszki z piersi z kurczaka. No i oprócz tego oczywiście dary, czyli marchewki, seler naciowy, jabłuszka. Wszystko, co po prostu urodziła ziemia. Możliwość spróbowania lokalnych produktów to najlepsza promocja dla producentów, kół gospodyń wiejskich i kupców. Pyszne potrawy i nowo odkryte smaki pamięta się na długie lata. Wszystko jest pyszne, kluski śląskie, kiełbaska, kapusta, wszystko śliczne, piękne. Naszym celem jest właśnie promocja, to jest drugi jarmark smaków i naszym celem jest promocja dobrej, zdrowej żywności. Przede wszystkim, żeby poznawali ją konsumenci, klienci. A te wszystkie produkty, które tutaj dzisiaj są eksponowane na tych stoiskach, również produkty gotowe, wykonane przez koło gospodyń wiejskich z gminy Stare Miasto, są naturalne. Zachęcamy do ich smakowania, próbowania i chcemy promować. Przede wszystkim to jest klucz od pola do stołu, bezpośrednio, jak najkrótszy łańcuch dostaw. I konsumenci sobie to chwalą. Jeśli ktoś nie mógł w jarmarku uczestniczyć, radzimy przygotować się na przyszły rok. A oto informacja, jakie atrakcje czekają nas podczas jarmarku smaków na Konińskim Bazarze. Podczas jarmarku smaków, jak Państwo doskonale widzą, jest szerokie spektrum atrakcji. Są nagrody ufundowane przez sponsorów, jakim jest Urząd Miasta Konina, jakim są kupcy tutaj działający. Bardzo duży wybór artykułów żywnościowych, które są też ufundowane przez kupców tutaj handlujących. Są to różnego rodzaju mięsa, różnego rodzaju wędliny, są to owoce, są to warzywa. Pragnę podkreślić, że wszystko, co jest przygotowane do dzisiejszej konsumpcji, ofiarowali kupcy pracujący tutaj na bazarze przy ulicy 11 listopada 7A. Podczas tegorocznej edycji Jarmarku Smaków oprócz pysznego jedzenia i licznych konkursów mogliśmy posłuchać popularnych piosenek i popatrzeć, jak pięknie tańczy młodzież na ludową nutę. Nogi same rwały się do tańca. Drugi jarmark smaków już się zakończył, ale Koniński Bazar jest cały czas otwarty dla mieszkańców i oferuje świeże, lokalne produkty. Ale to nie wszystko. Codziennie pracujemy, bazar jest czynny od godziny 6 rano. Ta część, powiedzmy, spożywcza, mięso, warzywniak, pracujemy do późnych godzin popołudniowych, 6 dni w tygodniu. Zapraszamy w te dni, w tych godzinach. Będzie nam bardzo miło spełnić Państwa oczekiwania, jeżeli chodzi o żywność, o odzież, artykuły przemysłowe, bo bazar to nie tylko żywność, to oczywiście jest część odzieżowa, do której zapraszamy. Są usługi, dorabianie kluczy i temu podobne. Jedyne, czego zabrakło podczas jarmarku, to pięknej pogody, ale organizatorzy zadbali o to, by uczestnikom deszcz nie popsuł imprezy, także zabawa była przednia.